Siema, tutaj Maciek Gameplay40 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gier w PC po mojemu. To dzisiaj mamy... Powiem tak, to jest gra z tamtego roku, wyprodukowana przez rosyjskie studio, o którym zaraz wspomnę tutaj. W tym roku, dosłownie niedawno wyszła druga część. W Rosji był on hitem, natomiast u nas i tak naprawdę nim nie był. Czarnobyl Terrorist Attack. Tak, tu mamy wymagania, proszę bardzo. Został, jak już wcześniej mówiłem, wyprodukowany właściwie przez rosyjskie studio Silden. Wydawcą było Play Publishing, natomiast w Polsce no też Play Publishing. Co tu mówić. Data premiery to jest 4 kwietnia 2011 roku. Myślę, że to miało być na Prima Aprilis, aczkolwiek twórcom się pomyliły daty i zrobili to 4. Nie wiem. No, w Polsce tak samo. Kosztowała gra oryginalnie 19,99 bo 19,90, zależy gdzie zauważymy. Ja tą grę dostałem za 2 zł na Allegro, o plesie, nie? No i jedno DVD. Dodatkowo, jeżeli kupiliśmy to wydanie, to jakże premierowe wydanie, dostawaliśmy dodatkowo grę Twin Sector. Co mogę powiedzieć o tej grze? Na razie to nic nie będę mówił, ponieważ powiedziałem taki wstępniak, to była bardziej informacja, ten wstępniak. Także przejdźmy do instrukcji. Instrukcji oczywiście tu nie ma, no bo to jest płyta Play, no to co może być? Zobaczmy. Dobra, mamy nowa gra, wczytaj dźwięk, opcje sterowania i autorzy. Nie ma opcji, bo opcje grafiki się zmienia podczas włączania gry. No i widzicie, dlaczego to poćwiartowali, to ja nie wiem. Ale i tak tego tutaj dużo nie ma, więc według mnie mogli to upchnąć do jednego wora. I też by było dobrze. Mało. Ale dobra, czytajmy grę. Z tego co pamiętam, to misji jest 11. Każda praktycznie opiera się na tym samym i jest to droga od obrzeży Prypeci do samej elektrowni atomowej w Czarnobylu. A więc dobra, wczytajmy coś, to na przykład. Czytaj. Dobra, no i włazimy do gry i co nam się pojawia? Brzydka grafika nam się pojawia. To jest 2011 rok, no już ja nie mogę. Już nie będę wspominał o teksturach samochodu, bo one to według mnie są najgorsze. Teraz wam pokażę broń. To jest pierwsza broń, jaką mamy. Jest to pistolet bodajże Glock 17 bądź 18, będzie jakiś Glock. Dalej mamy MP5 z celownikiem optycznym. Laserowym właściwie, ale okej. Które jest dosyć szybko strzelne, no i trochę mało. Znaczy jest bardzo celne, natomiast zadaje małe obrażenia. Tak na pistolet maszynowy przestało, chociaż powinno być trochę lepiej. Dalej mamy najpopularniejszą broń rzecz, czyli Kałacha, do którego mamy najwięcej amunicji, dlatego mówię, że jest najpopularniejszy. Niestety, żeby kogoś zabić, to najczęściej trzeba zużyć cały magazynek. Tutaj mamy strzelbę z PAS-12. Dobra jest nie tylko na małe odległości, ale na duże często też, więc to jest trochę dziwne, ale okej. Jak tam twórcy widzą, to ich sprawa. Dalej mamy granatnik MM1. Bardzo skuteczny, kiedy mamy dużo wpieni ludzi do wybicia. No i tym sposobem właśnie zabijamy. Granatnik M1. Niestety amunicja jest naprawdę do niego bardzo mała. Dalej mamy snajperkę. Jest to jakaś mała snajperka. Bardzo mi przypomina model tej broni bardzo mi przypomina tą snajperkę z Marine Sharpshooter, czyli już... Dziękuję bardzo. Czwórki oczywiście. No i to tyle z broni. Jeszcze mamy granaty. Modele broni mogą być. Nie są może one aż taką genialną kopią tych oryginalnych, natomiast no jeszcze jako tako wyglądają. Bum. Ok. Wracając do grafiki, no grafika to jest 2011 rok. Nawet w Call of Duty 4 Modern Warfare według mnie grafika była o niebo lepsza. Więc to już świadczy o tym, że gra ma naprawdę bardzo, bardzo samą grafikę. Oczywiście przypominam, że Modern Warfare 1K wyszedł w 2007 roku, natomiast produkcja jest 2011. Kolejną rzeczą są dźwięki.
to jest dźwięk odliczania. Może jeszcze być. Natomiast dźwięki wystrzałów, no tak, błagam was. Poza tym mamy jeszcze dźwięki przeciwników i one jeszcze jakoś przeboleją. Natomiast dialogi pomiędzy naszą wszechwiedzącą informatorką a Świetlaną, a pomiędzy naszym bohaterem, którym gramy, czyli Yuriem, są takie drętwe. Takie bez uczuć. No o to chodzi. Teraz widzieliście, kapitanie, nie opuszczaj terenu działań. Otóż to często mamy takie rzeczy, że musimy pozostać w danym miejscu, ponieważ mamy najazd Rusków i najemników, których musimy po prostu rozwalić. Teraz zobaczycie granat. No i to jest wkurzające. Często także dostajemy informacje, o widzicie, tak, finisher piękny. Dostajemy informację, ile przeciwników, ilu przeciwników musimy zabić, czyli ilu dotarło, ilu musimy zabić. To jest trochę dziwne, ponieważ tak naprawdę nikt nie może nam powiedzieć, ilu tych przeciwników nam przyjechało. No chyba, że sami przeciwnicy nam dadzą taką informację, no to jest to ich sprawa. Odnośnie do przeciwników. Inteligencja? Raczej skrypty. Oni biegną. Wierzę pracownika. Dopiero ten nie zauważył, a tamten nic w ogóle. Teraz będzie teraz trochę szczery gameplay. Część gameplay, ponieważ będę nawalał tylko i wyłącznie z pistoletu. Ponieważ pistolet sprawdza się równie dobrze jak na przykład kałasz. Dobra. Teraz zobaczycie jak. Nie, to jeszcze nie tutaj, ten dalej trochę. Dobra, o co chodzi w tej grze? Chodzi o to w tej grze, że normalny plot do każdej niskobudżetowej produkcji. Terroryści zajęli dany punkt strategiczny, bądź bardzo ważny dla kraju, świata, bądź czegoś tam punkt. Co my musimy zrobić? Wysyłamy jednoosobową armię, która ma to rozgromić i przejąć ten punkt. Także, jak już mówiłem, zaczynamy na obrzeżach Prypeci, aby dostać się do elektrowni w Czarnobylu. Podczas tego moje zainteresowanie przykuła jedna misja, mianowicie jazda drezyną. Jest to według mnie inspiracja, bądź kompletnie zależnięcie misji z Mortyra dwójki. Nie wiem, tak mi się po prostu skojarzyło. W Mortyrze dwójce wsiadaliśmy do pociągu, musieliśmy przewieźć ładunek wybuchowy, który potem załadowaliśmy i wysadziliśmy most. Tą kolejką jechaliśmy przez, no, pół jednej misji i pół drugiej. Znaczy praktycznie całą drugą. No i musieliśmy rozwalać swoich przeciwników, bo inaczej by nas zabili. Tutaj zobaczycie genialną animację wybuchu, której właściwie nie ma, bo to jest zmiana po prostu tekstury. Tada! Wracając do tej kolejki. Jest coś takiego, że jedziemy, no i musimy się bronić, bo inaczej nas zabiją. Natomiast jak to jest przedstawione w Czarnobylu? Siadamy do kolejki, kampimy się do w miejscu, gdzie jest panelem do sterowania drezynką. Do tego mamy obok postawioną skrzynię z amunicją, więc amunicji mamy nieskończoność. Do tego nasi wrogowie są na tyle głupi, że nie potrafią rzucić granatu do pociągu. A jeżeli rzucą ten granat, to granat z tej drezynki wypadnie. RPG nawet nie zniszczy tej kolejki, tak? Ale żeby nie było łatwo, twórcy ustawili w trzech bądź czterech miejscach szlabany, które musimy otworzyć. Jaka jest najlepsza akcja na to? Ponieważ w tej grze ta gra odpowiada najnowszym standardom tracenia życia, to znaczy nie mamy apteczek, tylko po prostu nas gostek dostaje i robi się czerwony ekran. Także wystarczy wyskoczyć, szybko nacisnąć E i wracać do kabiny. Nie zginiemy przy tym. Ja nie zginąłem. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało, to zapraszam do Przejdźmy Razem. No właśnie w tej nic, to bodajże była się na misję. Dobra, dźwięki, jak już słyszycie, mówię same za siebie. Nie ma co tutaj gadać. Jak mi się w tą grę grało? Jako rozrywka, tutaj genialnie zginąłem, nie? Zdarza się. Czasami zginąć. Ostatnia misja jest naprawdę genialna, o której zaraz powiem. Jak mi się tą grę grało? Ja byłem już przygotowany na to, że to będzie kaszana rodem pierwszych terrorist takedown jako FPS, nie jako celowniczki. Także jeżeli tak się nastawiłem, to nawet chociaż
Tak, jedna mi nagrywa mnie do misji. Dobra, dosyć, ja już więcej nie chcę pograć. Po prostu musiałem sobie co misję robić przerwę. Na przykład na składanie tutaj widzicie taki szczery buch. Też nie możemy się ruszyć. Co misję robię sobie przerwę na przykład na złożenie danego odcinka albo w ogóle. Znaczy, grę tak naprawdę możemy zrobić jakąś godzinkę, dwie, max. Ponieważ są to 11 misji, na najłatwiejszym poziomie to po prostu jest naprawdę szybkie do przejścia. O, ale są dwa momenty, w których po prostu jest Mordor i tego tak normalnie nie przejdziesz. Jest to część drugiej misji, kiedy wchodzimy na budynek rozwalić tam radiostację, rozwalamy tą radiostację i co? Lecą na nas całe plutony, oddziały, nie wiadomo co, najemników. I musimy tam osłaniać amunicję, to znaczy bierzemy kałacha i jeden gostek i strzelamy pojedynczo. Czyli jeden gostek, jeden nabój, jeden gostek. Tak to jest najlepiej wykorzystać, inaczej po prostu skacze nam się amunicja, nie będziemy mieli z czego strzelać. I to naprawdę, tam się wyżalałem, tak się mordowałem z tym etapem, że WoW. Natomiast drugim miejscem była ostatnia misja, kiedy musimy zabić jednego z tych przywódców najemników, znaczy przywódcę najemników. Nie pamiętam już jak się on nazywał, ale to nie jest ważne. Który przed nami ucieka. No i jest taki moment, kiedy on biegnie po prostej, mamy na niego widok. Biorę snajperkę, strzelam do niego, wyładowałem magazynek w niego ze snajperki i co, nie pak, ponieważ jest skrypt, który mówi, kiedy możemy dziada zastrzelić. Koniec w ogóle jest mordęgą, ponieważ nalatują na nas dwa śmigłowce rosyjskie. No i my musimy się jakoś ubronić i przy okazji tego gostka zabić. Ale jest tam takie coś, że... No tutaj pięści wyjąłem, czy w ogóle schowałem broń. Jest taka akcja, że na końcu ten gostek skakuje, teraz już zdradzę. Tak pewnie nie będziecie chcieli pograć. Że gostek skakuje do tego śmigłowca. My musimy go po prostu zdjąć. Nie wiem, jakim cudem mi się to udało, ale zabiłem tego gościa, jak jeszcze stał na ziemi. Po prostu są takie dwa dodatkowe cele, dzięki które musimy rozwalić. Tak naprawdę one nie są dodatkowe, to są rzeczy, które musimy rozwalić, żeby rozwalić tego gostka. Są to takie dwie, są to takie dwa wagony, platformy z beczkami. I to musimy rozwalić, żeby tak naprawdę, żeby przejść całą grę. Jeżeli gostek wsiądzie na drabinę, no to są marne szanse, żeby go zabić. Drabinę do śmigłowca, oczywiście, bo tam jest drabina i on właśnie po tej drabince. To marne szanse, żeby go zabić. Aczkolwiek jeden youtuber, który właśnie nagrywał serię z Czarnobyla, udało mu się. Dobra, to chyba tyle, co mogę powiedzieć o Czarnobylu. To nie było dosyć dobre, nic nie wiem, dosyć krótkie, treściwe, dlaczego, najważniejsze przyczyny, dlaczego nie warto kupować tej gry. Po pierwsze grafika ze średniowiecza, po drugie audio nie wiadomo jakie, po trzecie muzyka, co to już wiecie, jest jedyny track z gry, po czwarte inteligencja przeciwników, po piąte cena, po szóste liniowość, ponieważ, o tym nie powiedziałem, ponieważ gra jest naprawdę liniowa. Tutaj akurat twórcy mogli to dosyć łatwo rozwiązać, ponieważ wychodzimy trochę za daleko z danej trasy i co? I zabija nas promieniowanie, proste. Licznik Geigera właśnie to jest zaleta, że trzeszczy, jeżeli jesteśmy za blisko promieniowania. To jest jedna z niewielu, naprawdę niewielu zalet gry. Jeżeli macie to kupować, kupcie je i jeżeli chcecie to w ogóle pograć, to kupcie to tak jak ja na Allegro za złotówkę bądź dwie. Inaczej się naprawdę nie opłaca tego kupować. By the way, wyszła o tym, co wspominałem, niedawno wyszła druga część. Jakie są oceny członków użytkowników gry online? 3 i coś. Ocena mówi sama za siebie. Także strzeżcie się tej gry jak ognia, naprawdę nie polecam. Już lepiej, żebyście zagrali w Mortyra 2. Przejdźmy do ocen. A więc okej. Oceny dla tego wspaniałego dzieła. Grafika. 2011 rok. To jest 2011 rok, really? 1,5/10. Audio. Dźwięki. Can't you feel this beat, boy? 1,5/10. Niech to będzie. Grywalność. Shooter jest w stylu Duke Nukem. Odpadają. To już tak naprawdę jest właśnie shooter typu Duke Nukem. Idziesz, masz skrypt, przeciwnicy wychodzą, nawalasz się z nimi, idziesz dalej, no i tak się cały czas to powtarza. A i przeciwników, really. 2/10, ponieważ zdarzyło mi się kilka razy zginąć, natomiast skrypty, skrypty, jeszcze raz skrypty. Gra a cena. Dałem już te 4/10, niech się cieszą.
niech się Sylden cieszy, że ktoś to kupuje. Potem recenzuje. Menu. Menu 5 na 10, niech będzie menu, jest nawet spoko zrobione, dosyć dobrze zrobione, jednak to nie jest to co bym chciał i żeby zasłużyło co najmniej na 7. Pudełko. Mówię, że restrykcyjnie będę oceniał takiego typu instrukcje, no i proszę bardzo, 3 na 10. Oraz jeszcze ocena gry, 1,5 na 10. No i to tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, no to dajcie motywującą łapę w górę, tak, thumbs up, boys and girls. No i co w kolejnym odcinku? W kolejnym odcinku miał być shooter, jednak zdecydowałem się zrobić wyścigówkę, tak, nie będzie żadnej strategii, ale będzie wyścigówka. Kiedy pierwszy raz włączyłem tą grę, pomyślałem, kurczę, jaka to kaszanka, jak można wydać taką grę w 2011 roku? Wyżalałem się wam na szpicy, co to w mordę jest? Jednak troszkę potem zmieniłem zdanie. Ale to będzie naprawdę, kolejny odcinek będzie dzięki temu bardzo specjalny. Nie będzie to strategia, ale wyścigówka. I kurczę, trochę dziwnie się czuję teraz, dawając ten program do gier PC po mojemu. Tą grę do gier PC po mojemu, ale dobra. Police Super Cars Racing. Będzie się działo. Nara. But now it's Pac-Man. Yeah, it's the Pac-Man.